Ale rozpoczęły Legii piłkarze widzą przygotowanie do nowego sezonu. Na ile ta kadra procentowo, jak mógłbyś określić, będzie się różniła od drużyny, którą znaliśmy z wiosny? No to będzie, myślę, 50% tego, co widzieliśmy w poprzednim sezonie w naszej drużynie. Będą zawodnicy nowi, myślę, że nie gorsi od tych, których widzieliśmy, a mamy nadzieję, że lepsi poprawimy to miejsce w tabeli, które mieliśmy w poprzednim sezonie. Zważając na te ograniczenia, które zostały narzucone przez Polski Związek Piłki Nożnej związane z polityką transferową, ograniczenia finansowe, to ciężko mi sobie wyobrazić, bo tak nie możecie swobodnie manewrować sobie i wybierać piłkarzy, na których mielibyście ochotę. No jest tak, rzeczywiście mamy trochę utrudnione zadanie w tym wszystkim, jest mało czasu do ligi, dużo mniej niż mieliśmy w tamtym sezonie na skompletowanie kadry, są też ograniczenia licencyjne, ale te przeciwności bardziej nas mobilizują niż przerażają. No dobrze to brzmi. To co w takim razie z tymi piłkarzami, do których kibice się przyzwyczaili? Łukasz Broś, Tomasz Fibel, Bartłomiej Pawłowski. Te nazwiska cały czas się pojawiają. No trudno się dziwić, bo to najlepsi zawodnicy. Tak, zdecydowanie. To są nasi najlepsi obecnie zawodnicy. Jest nimi największe zainteresowanie na rynku. Myślę, że powoli i no to jest długa saga, ale z Łukaszem Broziem będziemy pewnie się żegnać. Zobaczymy, jak będzie z Tomasem i Bartkiem. Są zawodnikami Widzewa. Nie wykluczamy, że będą. Nie mamy dzisiaj bardzo konkretnych zapytań transferowych, które byśmy chcieli przyjąć. Do na zakończenie zapytam o tą formę pożegnania z Łukaszem Broziem. Czy to będzie transfer, czy też po prostu, jak to bywało na przykład w poprzednim roku z Łukaszem, rozstaniecie się, nazywając to w cudzysłowie, za porozumieniem stron? No nawet niekoniecznie w cudzysłowie. Jest taka możliwość, że rozstaniemy się za porozumieniem stron. Nie wykluczamy tego, rozmawiamy. Sprawa powinna wyjaśnić się w tym tygodniu. Wszyscy oczekują tego, że nieco bardziej w utrzymywanie zespołu w tych trudnych chwilach dla Widzewa zaangażuje się główny akcjonariusz. Czy coś Wam na ten temat wiadomo? Oczywiście, jest z nami akcjonariusz Sylwester Cacek, wspiera nas tutaj. Czy to będzie finansowanie, tego nie wiemy, na pewno na tym nie bazujemy jako zarząd. Staramy się szukać pieniędzy tak naprawdę wszędzie na funkcjonowanie Widzewa.